Dzień dobry. Moi drodzy, 6 dzień października to jest wtorek, właśnie rozpoczynają się wstawaki, a to znaczy, że jedziemy z tym życiem, że nie leżymy, nie jęczymy, nie mówimy, że nic się nie da, bo tak wam wczoraj mówiłem, się podnosimy i w związku z tym dzisiaj żyjemy, czyli zróbmy dzisiaj naprawdę dobry dzień. Mówiąc krótko, lecim na Szczecin, pędzim na Będzin, walim na Koszalin, jedziemy. Wstęp, jaki był, każdy widział, co zrobić. Moi drodzy, dzisiaj jest wtorek i zawsze we wtorki oczywiście mamy cytaty świętych, a dzisiaj będzie cytat świętej i będzie to superowa święta, a jej zdanie będzie jeszcze bardziej superowe. Takie oczywiste, taka największa oczywistość z oczywistości oczywistych rzeczy tego świata i właśnie takie są nam bardzo, bardzo potrzebne. Posłuchajcie, święta Teresa od Jezusa, czyli tak zwana Teresa Wielka, w odróżnieniu od Teresy Małej, czyli od tej, od Dzieciątka Jezus. To w ogóle ciekawe, nie? Że ta od Jezusa, Jezus jest taki duży i ona jest nazwana Wielką, a ta od Dzieciątka Jezus, czyli od Jezusa Małego, jest nazwana Małą Tereską. Może stąd się wzięło. Może ja właśnie odkryłem Amerykę, która została odkryta już 50 tysięcy razy, a do mnie to po raz pierwszy dotarło. Dlaczego o tej się mówiła Mała, a o tej Wielka? Bo ta była od Dużego Jezusa, a ta była od Małego. To ciekawe. Nie wiem, czy kiedyś o tym myśleliście. Więc mamy dzisiaj Teresę Wielką. I Teresa Wielka, co się ze mną dzieje? Następujące zdanie powiedziała do swoich sióstr, bo ona wychowywała swoje siostry bardzo tak twórczo i bardzo tak konsekwentnie, się nie poddawała. Mówiła im tak. W kuchni także, wśród garnków i rondli, Pan jest z wami. Jak ja kocham tę kobietę. Kochani, wiem, przecież to jest oczywiste, tak? Że Pan Bóg jest z nami wszędzie. Naprawdę to jest oczywiste? Zobaczcie, ilu z nas nieustannie w kółko i ciągle mówi takie zdania, nie? Że Panie Boże, gdzie Ty jesteś? Ja w ogóle Pana Boga nie czuję. Pana Boga nie ma w moim życiu. Pan Bóg mnie zostawił. Nie! Święta Teresa mówi bardzo jasno, bardzo wyraźnie. Wśród garnków, wśród rondli, w kuchni Pan jest z Tobą. I kochani, to nie jest tylko tekst dla tych, którzy akurat gotują obiad, albo dzisiaj mają taki obowiązek. Ja na szczęście dzisiaj nie mam. Chociaż w sumie nie wiem, kiedy to będziecie oglądać. Nie wiem. Jak to oglądacie, jestem w Rzeszowie, więc nie. Skoro jestem w Rzeszowie, to znaczy, że nie mam obowiązku gotowania dzisiaj obiadu, bo obowiązek gotowania obiadu jest tylko w Łodzi. Strasznie się dzisiaj jakoś rozpraszam i rozgaduję. Ale o co mi chodzi? To nie jest tylko tekst dla tych, którzy gotują obiad. O co chodzi? Cokolwiek robisz, cokolwiek będziesz dzisiaj robić, to pamiętaj, że Pan Bóg nie jest tylko z Tobą w momentach, kiedy, nie wiem, adorujesz, kiedy jesteś na różańcu, kiedy jesteś na mszy świętej, to już w ogóle oczywiście specjalna jest Jego obecność, kiedy jesteś, nie wiem, na modlitwie i tak dalej, albo kiedy masz wzniosłe myśli. Nie tylko wtedy Pan Bóg jest z Tobą. Oczywiście, że ma swoje wyjątkowe sposoby bycia z nami, na przykład najbardziej wyjątkowym, najbardziej superowym, jest Eucharystia, to jest jasne. Tam On jest tak, jak nie ma Go nigdzie indziej, ale to nie znaczy, że Go nie ma między garem a rondlem. Kochani, święta Teresa w ogóle, jedna z największych mistyczek Kościoła, nie? Jeżeli szukamy takich duchowych tuzów, takich duchowych po prostu filarów Kościoła, szczególnie jego modlitwy, to święta Teresa jest jedną z największych, a jednocześnie to była kobieta tak nisko chodząca po ziemi, w sensie tak mocno stąpająca po ziemi, że głowa mała. Ona miała niezwykłe uniesienia, niezwykłe mistyczne, można po naszemu powiedzieć, odloty, tak? A jednocześnie, jak przychodził do niej siostra, na przykład jakaś siostra jej mówiła, ja wam to już jakieś mówiłem, kocham to zdanie świętej Teresy. Kiedy jakaś siostra jej mówiła, proszę siostry, bo ja na każdej modlitwie ostatnio lewituję. Wiecie, że lewitacja, nie? Że człowiek się unosi do góry. No w ogóle super hello, nie? Jakby tak człowiek się modlił nagle do góry, ja nie mogę. No i siostry przychodziły i mówiły tej swojej przełożonej, Teresie, matce Teresie, że my się unosimy do góry, bo lewitujemy. Wiecie, co jej mówiła matka Teresa, w sensie Teresa Wielka z Avila? Mówiła, to niech siostra je więcej kurczaków, to będzie siostra cięższa i nie będzie siostra lewitować. Czyli mówiła, nie świruj, kobieto. Mówiła, nie o to chodzi, żebyś doznawała czegoś niezwykłego. Chodzi o to, żebyś między garem a rondlem zobaczyła, że Pan Bóg z Tobą jest. Kochani, dzisiaj garów i rondli będziecie mieli mnóstwo. To będzie Wasza robota, to będą Wasze normalne zajęcia, to będzie Wasza szkoła, to będą Wasze wracanie autobusem, tramwajem do domu, to będzie Wasze jechanie i stanie w korku, to będzie Wasze to, tamto i siamto i tak dalej. Wszędzie, wszędzie będzie z Wami Pan Bóg. To tylko od nas zależy, od naszego serca, czy swoje serce otworzymy na Jego obecność w tych wszystkich, kochani, momentach. No i byłoby super, gdybyśmy otworzyli. No to zapraszam, otwórzmy dzisiaj, uczeni przez świętą Teresę, że Bóg jest z Tobą między garem a rondlem. Moi
drodzy moi mili, no tośmy zakończyli. W sensie zakończyliśmy ten dzisiejszy odcinek strajkowy, wtorkowy, święty bardzo. W sensie ze świętym cytatem. A jutro będzie środa i będzie znowu w ogóle święty cytat, bo jutro będzie pewien wyjątek. Ale to się dowiecie jutro, zapraszam na jutro oczywiście. Kochani, też takie przypomnienie, bo prawdopodobnie ruszyły już, mówię to prawdopodobnie, bo nagrywam to wcześniej, ale myślę, że tak się stało. Ruszyły nasze, pamiętacie, wieczorne różańce, nie? W sensie live'y z różańcami z braćmi z Łodzi. Na kanale Dominikanie Łódź, proszę sobie na YouTubie znaleźć kanał Dominikanie Łódź, tam codziennie o godzinie 20 od poniedziałku do soboty są live'y z różańcami. Bardzo serdecznie Was na te live'y zapraszam. To chyba tyle. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do jutra. Z Bogiem, pa!